Piotr Wojtyga przed startem drugiej ligi. Panie trenerze, szybkie pytanie odnośnie tego, kogo zobaczymy w meczu z Polonią Bytom w bramce. To znaczy powiem tak, no to decyzja zapadnie przed meczem. Dzisiaj jeszcze tego na pewno nie ogłosimy. Natomiast nie ukrywam, że trochę się pozmieniało, jeśli chodzi o stan bramkarzy na dzień dzisiejszy. Po awansie doszedł do nas doświadczony bramkarz, który ma nam zapewnić odpowiedni poziom i rywalizację dla Tobiego. Z tym, że sprawa wygląda w ten sposób, że Jasiu Balowajder, który był z nami przez rok, wykonał wspaniałą robotę, ciężką. Natomiast jako młody zawodnik zrobimy wszystko, żeby po prostu go wypożyczyć i żeby grał, bo to jest dla niego najistotniejsze. Także to, że żeśmy pozyskali doświadczonego zawodnika, to nie znaczy, że rezygnujemy z młodych ludzi, wręcz odwrotnie, dalej będziemy w nich inwestować, bo wierzę, że to jest przyszłość klubu i Polonii. Dlatego sytuacja jest taka, że jest młody Marcin Leszczyński z nami do nauki, do kształtowania jako młodego bramkarza, natomiast Jasiu, który przeszedł roczną taką kwarantannę u nas i dobry trening, będzie wypożyczony, z tym, że to wypożyczenie będzie polegało na tym, że on będzie grał na poziomie czwartej ligi, jednocześnie tam trenował u nas w Polonii, także nie zamykamy mu drogi i dalej liczymy bardzo na jego osobę. A Marcin Leszczyński jako młody, obiecujący, będzie przechodził to, co do tej pory Janek, czyli będzie się uczył i prawdziwej piłki, czyli seniorskiej. Natomiast mamy dwóch bardzo dobrych bramkarzy, czyli Tobiego, który pokazał, na co go stać, no i jednego z najlepszych bramkarzy, jaki przyszedł, czyli Puska z Ursusa. A jak oceni trener właśnie Puska? Bo to w końcu no, bramkarz najlepszego zespołu wiosną w trzeciej lidze naszej. Jak ja go ocenię? No na pewno wyniki i jego postawa dają to gwarancję, że podniesie nam poziom rywalizacji z Tobim. Leszczyński młody ma taki sam talent jak jego starszy brat, czy będzie trzeba troszeczkę go tutaj technicznie jeszcze poduczyć? To znaczy Marcin jest przede wszystkim, ma zdecydowanie lepsze warunki, natomiast jeśli chodzi o braci Leszczyńskich, to chyba mają dar, bo bardzo dobrze gra nogami i to jest takie naturalne uderzenie prawej i lewej nogi, co nieczęsto się zdarza i mogę powiedzieć, że nie będę tracił dużo czasu na to, żeby go uczyć gry nogami, tylko będziemy kształtować to, co jest dotyczące już samej techniki bramkarza. Także jest to człowiek obiecujący, ale tak jak mówię, mamy młodych ludzi obiecujących i to, że Janek jest wypożyczony, to nie znaczy, że tracimy go z oczu, wręcz odwrotnie. Liczymy, że za niedługi czas będą to ludzie, którzy będą podnosić poziom i będą grali w tym klubie. Takie mam ja marzenie i mam nadzieję, że się to spełni. Czyli mamy rozumieć, że tutaj jednak z Bytomiem może dojść do niespodzianki lekkiej? Ja powiem tak, wybór będzie taki optymalny na dzień dzisiejszy. Nie będzie żadnych niespodzianek, będą normalne decyzje, które zapadną przed meczem. Myślę, że to jest logiczne i raczej nie spodziewamy się dzisiaj jakiejkolwiek decyzji, bo tak się to nie robi, tylko po prostu jeszcze mamy tydzień pracy, jeszcze musimy troszeczkę poszlifować pewne elementy, jeśli chodzi o rozegranie z linią obrony, także jeszcze troszeczkę jest czasu do zastanowienia i spokojnie przygotowujemy się do meczu. Na pewno mogę gwarantować, że bramkarze będą na odpowiednim poziomie. No to muszę teraz zapytać o jedną rzecz, która nurtuje mnie już od pół roku przynajmniej, albo nawet i troszeczkę dłużej. Próbowałem wyciągnąć to z reszty sztabu szkoleniowego, ale nie byli mi w stanie podać historii tego, dlaczego na pana mówią Funiu. Dlaczego Funio na mnie mówią? No to niewiele osób na mnie mówi. To jest moja taka pseudonim, który mam już od wielu lat, ale niewiele osób o tym wie i parę osób się tak do mnie zwraca. To jest jeszcze z czasów, kiedy byłem piłkarzem, także to bardzo dawne czasy. To jest, to jeszcze z Bałtyku Gdynia, jak miałem 19 lat, to tam mnie w Bałtyku ochrzcili i tak do dzisiaj zostało. Z tym, że mówię, niewiele osób o tym wie, także Funio jest dla paru osób. Czyli nie dowiemy się, dlaczego Szefunio było? Nie Szefunio, tylko Funio. A dlaczego tak jest?
Nie wiem, wymyślił to kiedyś zawodnik Bałtyku Gdynia, bardzo dobry Adam Walczak. Tak się zaczął do mnie zwracać, a dlaczego to ja już, mówiąc szczerze, to było tak dawno, że ja nie pamiętam. Okej, dziękujemy trenerze i liczymy, że pana podopieczni będą również sprawiali nam wiele przyjemności w tym sezonie. To znaczy, jak ze mną robiliście wywiad rok temu, ja nie odżegnuję się od tego, co powiedziałem kiedyś, że ja jestem osobą, która liczy na długofalową pracę, bo taka daje tylko sens. Także ja chcę dalej to podtrzymać. I liczę na to, że będzie to, co ja bym chciał osiągnąć, czyli ja bym chciał, żeby młodzi ludzie, którzy tu przychodzą i trenują, jeśli chodzi o bramkarzy, wreszcie w tym klubie zaistnieli, bo przypomnę, że historia nas uczy, że ludzie tacy jak Paweł Kieszek, jak Kucz, jak Stryjek, to wszystko ludzie bardzo zdolni z Polonii, ale oni z tego klubu uciekali. A moim marzeniem jest to, żeby wreszcie wychowankowie albo ludzie, którzy są związani z tym klubem, na tej pozycji też nas reprezentowali i będę robił wszystko, żeby tak było. I niestety martwi mnie to, że wielu zdolnych bramkarzy jakby szuka szansy gdzie indziej i ucieka z tego klubu. I ta sytuacja jest dla mnie mało komfortowa i chciałbym po prostu to zmienić. Ale na pewno nie będzie łatwo. Jeśli na koniec można coś powiedzieć, to my naprawdę pracujemy w niełatwych warunkach, bo trzeba sobie zdać sprawę, że my mamy tylko jeden zespół. Czyli nie mamy drugiego zespołu seniorów, nie mamy zespołu juniorów, tylko jesteśmy we współpracy z MKS-em, ale to są dwa byty oddzielne. Czyli jeśli młody zawodnik nie gra albo drugi bramkarz nie gra w pierwszym zespole, nie ma możliwości, żeby go testować w meczach na przykład drugiego zespołu albo młodszych zawodników na przykład w lidze juniorów. Także to też jest sytuacja niełatwa, ale wierzę to, że to się w przyszłości zmieni i jak będziemy szli do przodu i będziemy robili awanse, to wreszcie Polonia wróci na swoje miejsce i ta sytuacja też będzie taka, że będziemy mieli większe pole manewru dla rozwoju bramkarzy. Z tego, co słyszałem po zakończeniu sezonu od pana podopiecznego, to twierdzą, że mimo tego, że srogi, to bardzo sprawiedliwy nauczyciel i na pewno nie będą chcieli łatwo uciekać od niego. To znaczy, ja cały czas powtarzam, ja pracowałem w Polonii w momencie, kiedy był Paweł Kieszek i pamiętam, że był to piekielny, zdolny chłopak, wychowanek Polonii od najmłodszych lat od trenera Chrobaka i ten chłopiec się nie przebił i ten chłopiec z tego klubu musiał odejść, bo nikt na niego nie stawiał i to mnie martwi. I dlatego chciałbym, żeby młodzi ludzie, którzy są związani z Polonią, jeśli chodzi o pozycję bramkarza, nie szukali szans gdzie indziej, tylko żeby się rozwijali tutaj. Nie jest to łatwa sytuacja. Trzeba trochę cierpliwości, trzeba też wyrozumiałości, a w naszej sytuacji musimy szukać troszeczkę innych rozwiązań, tak jak spróbujemy to zrobić z Jankiem Malawajderem, czyli człowiekiem, który przyszedł do nas z zespołu juniorów, trenował z nami przez cały okrągły rok i teraz będzie z nami trenował i będzie się ogrywał w klubie niższej ligi po to, żeby jego perspektywa dalszej gry w Polonii była aktualna, bo ja w to wierzę. Natomiast wiele będzie zależeć od młodych ludzi. Zdecydowanie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.